co on myśli, czuje i zamierza. Wpatrzmy się dzisiaj w karty i w jego myśli, w jego uczucia i plany, zamiary w stosunku do ciebie, osobo pytająca. Witam serdecznie znów wszystkich Państwa subskrybentów i widzów. Ty, który nie jesteś jeszcze subskrybentem, proszę zasubskrybuj dziś na pewno mój kanał. Naciśnij na opcję subskrybuj z dzwoneczkiem, byś codziennie dostawał zawiadomienia darmowe o moich nowych wróżbach, rytuałach, horoskopach. Zapraszam serdecznie. Także proszę o interakcję ze mną na tym kanale, ponieważ jest ona ważna dla mnie, inspirująca i ważna dla rozwoju mojego kanału, który jest dopiero drugi miesiąc. Proszę o lajki, komentarze. Proszę o feedback, czy moje wróżby z Państwa historią osobistą rezonują. Dziękuję. Przypatrzmy się kartom, co dzisiaj przemawiają do nas. Co on, ona, czyli osoba, o którą pytasz, myśli? Myśli tej osoby, w której jesteś zakochana, to górny poziom kart Lenormanda, Tarota i oraklu miłosnego. On myśli, że są szkody w waszej relacji, że coś się stało, zepsuło, załamało, odeszło. Też jego lęki, strach, który zżera go od środka, powoduje blokady, samotność, to, że on czuje się właśnie samotny. Nastąpiło znów jakieś rozstanie, jego wejście w izolację. On potrzebuje właśnie teraz samotności, jest niedostępny, oziębły, uczuciowo, emocjonalnie, też mentalnie potrzebuje tutaj samotności, izolacji, by poukładać sobie wszystkie swoje myśli. Też jego lęki, że właśnie znowu tyle strat, tyle jakichś problemów, które zżerają go od środka, jego lęki, jego negatywne myśli, jego izolacja, jego myśli, pragnienia, by stać się znowu silniejszym, mocniejszym, by pokazać się znów po wyjściu z tej izolacji właśnie silniejszym, mocniejszym, stabilniejszym. Też jego myśli, by zawalczyć znów tutaj o ten związek. W tarocie mamy tutaj kartę rycerza buław. Rycerz buław to osoba aktywna, która pała namiętnością, jest kreatywna, działa aktywnie, energicznie, walczy o ten związek. Rycerz buław to osoba powracająca, energicznie walcząca, działająca o ten związek, czyli po wyjściu z tych izolacji, blokad, samotności, chce znów tutaj osoba, którą pytacie, zawalczyć o ten związek. Ponieważ myśli, że chemia między wami
jest bardzo silna. Magnetyzm, chemia jest właśnie bardzo, bardzo ogromna w tej relacji. There is a strong magnetic attraction here. Czyli ta atrakcyjność wielkiego magnetyzmu między wami jest obecna w waszej relacji. I właśnie to czuje osoba, o którą pytacie, też na pewno wy czujecie, że jest tak silne przyciąganie między wami. Tak silny magnes, który nie pozwala jemu zapomnieć o was. Który właśnie ten magnes przyciągania waszego, ta chemia, która istnieje między wami, ciągle tkwi właśnie w myślach osoby, o którą pytacie. I ciągle jakby powoduje to, że on chce walczyć o ten związek. I też napawa go to wielkim pożądaniem. Daje mu dużą energię do działania, wręcz aktywizuje jego myśli i czyny. Wejdźmy teraz w region serca, czyli w emocje i uczucia osoby, o której pytacie. W sercu ma chęć znów otwarcia następnej szansy, następnego działania. Otwiera się on również na wszelakie uczucia i emocje do was. Pragnie serdecznej rozmowy. Pragnie was zaprosić, czy do rozmowy, czy do spotkania. Pragnie zrobić wam niespodziankę, zaprosić was, spotkać. Pragnie zrobić coś pięknego, pragnie również pięknych momentów, pięknych spotkań z wami. Być może myśli o podarku dla was, o niespodziance, o wizycie, czy chciałby otworzyć szansę spotkania z wami, jakiejś wizyty, czy waszej u niego, czy jego u ciebie. Myśli o zaproszeniu. Zaproszeniu was. Myśli o otwarciu jakiejś szansy na spotkanie. Na jakieś miłe, sympatyczne spotkanie, randkę. Ponieważ tęskni za wami, myśli wieczorową porą, nocą. Marzy, być może śni również o was. W każdym bądź razie jest to oparte na głębokich uczuciach, emocjach, o właśnie dużym magnetyzowaniu, czyli dużej chemii właśnie, która była już tutaj w jego myślach. Też w sercu myśli o tym, że jest duże przyciąganie między wami. Przyciąganie, które powoduje właśnie również tęsknotę i intensywne myślenie o was. Przyciąganie powoduje również waszą telepatię, czyli telepatię myśli. Przyciąganie również emocjonalne, uczuciowe i właśnie duchowe. Na pewno partner ma głębsze przemyślenia, tęsknotę, marzenia, sny. Także karta mówi ta o intuicji, o duchowym pokrewieństwie, o psychicznym rozmyślaniu, psychicznym cierpieniu również, o marzeniach,
nocnych. Także na pewno tutaj jest tęsknota i pragnienie właśnie kolejnego otwarcia się na emocje, marzenia o spotkaniu z Wami. Myśli partner również, że Wy jesteście bardzo kreatywną, namiętną, energiczną osobą, która wzbudza w nim emocje pożądania, wielkiej namiętności. Jesteście osobą energiczną, która wzbudza w nim właśnie pragnienia, również pragnienia seksualne, myśli o tym, by mieć z Wami znów piękne momenty i emocjonalne, i miłosne, i intymne. Widzi Was jako królową buław, bardzo atrakcyjną kobietę, pewną siebie, aktywną, energiczną, działającą. Również wzbudzacie w nim taki ogień, pasję do działania. Ta karta mówi o tym, że partner również kontroluje Was. Kontroluje, co robicie, widocznie patrzy w różnych netzwerkach socjalnych, czy publikujecie jakieś zdjęcia, czy u Was jest coś nowego. Także kontroluje Was, myśli o tym, być może, że również Wy jego kontrolujecie, czy on jest online. Jednakże karta ta mówi o tym, by zostawić to kontrolowanie i by wszystko rozwinęło się między Wami naturalnie. Natomiast karta mówi tutaj o tym, że na pewno partner kontroluje i podgląda Was. Co zamierza osoba, o którą pytacie? Osoba, którą pytacie, jest na rozdrożu. Nie wie, co zrobić. Nie wie, jakie dalsze działania i plany są w stosunku do Was i do tej relacji. Tutaj było coś fałszywego między Wami. Jakiś fałszywy krok, fałszywe działania. Tęskni za spotkaniem, jeśli mieszka od Was partner daleko, jesteście oddzieleni geograficznie lub dzielą Was kilometry, myśli tutaj partner o podróży, o spotkaniu, tęskni, by Was zobaczyć. Natomiast jest teraz jakiś fałszywy moment, nieodpowiedni czas jeszcze na to, by zorganizować takie spotkanie, taką podróż, by się zobaczyć. Coś między Wami tutaj też fałszywie się odbyło, coś fałszywego zaistniało między Wami, że zamiary i plany Waszego partnera, osoby, o której myślicie, są jakieś niejasne. Stoi na rozdrożu, nie wie jak, co i co zrobić, nie wie na co się zdecydować, ponieważ jest jakiś teraz nieodpowiedni czas dla niego, by podjąć tą decyzję o spotkaniu z Wami, o wizycie, podróży. On czuje, że jeszcze teraz nie może się zdecydować. I też, że dużo jakby niedobrych, fałszywych kroków teraz zaistniało między Wami. Nie widzi jakby jeszcze teraz rozwiązania. Nie ma konkretnej decyzji na ten moment, pomimo że tęskni, że myśli o podróży i spotkaniu. Ale jeszcze jakby jest niezdecydowany.
myśli partner, że odeszłyście, że zostawiłyście to wszystko, że nie służyło Wam tutaj to wszystko, te blokady, te lęki, te przerwy, ten niemożność spotkania się, jakieś fałszywe tutaj kroki, niezdecydowanie, że to wszystko spowodowało, że odchodzicie, że zostawiacie wszystko, co Wam już nie służy, przygniata Was, męczy, nie zadawala. Myśli o tym, że odeszłyście. Również partner jest tak niezdecydowany, że czasami ma też myśli, by odejść i zostawić to wszystko już, ponieważ dużo złego się zdarzyło. Dużo fałszywego. Też obciąża go tutaj jakiś problem, jakieś sprawy rodzinne, które są jeszcze niewyjaśnione w jego rodzinie, być może z jego rodzicami, matką, ojcem, które on chce na razie wyjaśnić i uleczyć w sobie. Być może też problem uleczenia wewnętrznego dziecka, czyli problemów z dzieciństwa, które nosi w sobie, które również go obciążają, nie pozwalają być mu wolnym i podjąć decyzji w stosunku do Ciebie, do Twojej relacji z Nim. Suma summarum, karty jeszcze na dnie talii mówią o tym, że coś chorego jest między Wami, coś niezdrowego, coś, co jest nieuleczone i co powinno pomiędzy Wami w Waszej relacji zostać uleczone. Powinno nabrać jakby dobrego rozwoju, ponieważ na dzień dzisiejszy jest to niestabilne jeszcze. Jednakże powinniście to umocnić, uzdrowić Waszą relację, uleczyć, ponieważ na dzień dzisiejszy jeszcze jest ona niezbyt stabilna. Wieża na dnie kart Tarota mówi o jakiejś przemianie, o tym, że te stare struktury obrócą się w pył i w ruiny, zburzą się, że należałoby jeszcze raz zbudować ten związek, tą relację od początku, od nowa, od zera. Jednakże na innych, mocniejszych, stabilniejszych fundamentach, by nie popełniać tych starych błędów, by odbudować coś silniejszego, by zmienić wszystko. I do tego potrzebna jest i pomocna heart-to-heart conversation. Honestly discuss your feelings with another. Czyli pomoże w tym uleczeniu, wzmocnieniu i transformacji Waszego związku, Waszej relacji tylko serdeczna konwersacja. Czyli słodka, serdeczna, piękna, otwarta dyskusja, rozmowa o tym, co do siebie, w stosunku do siebie oboje czujecie. Czyli otwartość w tej rozmowie i dyskusji o Waszych uczuciach, emocjach jest niezbędna. Zobaczmy jeszcze na koniec karty oraklu miłosnego, co chce Wam partner powiedzieć, przekazać, jakie uczucia ma do Was na tę chwilę. Proszę o kartę, co chce powiedzieć teraz osoba, o której myślę. Co chce mi powiedzieć teraz osoba, o której myślę? Co chce mi powiedzieć teraz osoba, o której myślę?
której myślą. Du willst etwas aufbiegen oder brechen, erzwingen. Lass den Dingen Zeit. Die Zeit jest motto tej karty, czyli czas. Że chcesz na siłę coś przymusić, przyspieszyć. Zostaw tym sprawom czas. Czyli zostaw czas, by te sprawy się same potoczyły i wyjaśniły. Zostaw tym sprawom jakby taką płynność, by one same z czasem się wyjaśniły. Nic nie przyspieszaj, nie rób presji, nie przymuszaj na siłę. Zobaczmy jeszcze klucze anielskie, co poradzą nam anioły w tej sytuacji. Pozwól się obdarować. Czyli jeśli partner chce przeprosić, być może zrobić niespodziankę, dać Ci prezent, zaprosić Cię, pozwól na to. Pozwól się obdarować. Obdarować nie tylko w sensie podarunków, lecz również pięknych komplementów, słów, przeprosin, pięknych, werbalnych właśnie komplementów. Pozwól się obdarować uczuciami, emocjami, słowami, wyznaniami. Bądź dobrej myśli, czyli myśl pozytywnie. Wierz w to, że wszystko będzie dobrze. Bądź dobrej myśli. Bądź otwarty na to, co nowe. Czyli otwórz serce na coś nowego. Na wszystko, co przyjdzie nowe. Dziękuję wszystkim Państwu i życzę rozwiązania tutaj tych Waszych jakichś problemów osobistych. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia już niedługo.